Frankieska ziobry. No to się słyszy. Kuber, pokaż się. Przywitaj się ze mną? Chodź. Ale mieliśmy na ręce. Nie, nie, nie. Co ty za dmanie oka? Od zgłoszeń pasieki większość. Wiem, ale są uczestniki. Część jest z Siężkowic, a część jest okolicy. Thank you.
Thank you.
Olajta. Wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo proszę Państwa, powstanie. Do hymnu państwowego. Powitać Państwa Halinę i Bogusława Laskoś, którzy w tym roku pełnią rolę starostów dożynek. Witam gospodarza dzisiejszego święta, pana prezydenta, pana Pawła Silberta. Witam zastępcę prezydenta miasta, pana Łukasza Kolarczyka. Serdecznie witam bohaterów głównych dzisiejszych uroczystości, rolników z naszego miasta wraz z panem Tadeuszem Brzuską, prezesem Miejskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Serdecznie witam przybyłych gości, parlamentarzystów, poseł na Sejm panią Ewę Malik, posła na Sejm pana Waldemara Andzela.
z nami również wicemarszałek województwa śląskiego, pan Dariusz Starzycki. Witam pana Tadeusza Kaczmarka, przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z radnymi Rady Miejskiej. Witam przedstawicieli zespołów śpiewaczych z Jaworzna, ochotnicze straże pożarne, służby porządkowe, koła łowieckie, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli ogrodów działkowych. Witam państwa. Witam również wszystkich mieszkańców miasta Jaworzna, którzy zechcieli dzisiaj przybyć na dzisiejsze święto. Witam państwa wszystkich. Drodzy państwo, dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy za zebrane plony oraz ukończone żniwa. W starych wierzeniach ludowych dożynki były nie tylko radosnym dniem na zakończenie prac polowych, ale także miały duże znaczenie magiczne, stąd towarzyszyły im różne zwyczaje i obrzędy. Dzisiaj spośród wszystkich chyba najbardziej kojarzymy wicie wieńca dożynkowego, niesionego jako dar przed ołtarz kościoła parafialnego. Wieniec dożynkowy symbolizuje plony i jest ukoronowaniem corocznych prac w polu. Chciałabym teraz zaprosić na scenę pana Tadeusza Brzuskę, prezesa Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Zapraszam panie prezesie. Drodzy rolnicy, drodzy dostojni goście, tegoroczne dożynki gminne obchodzimy tym razem w Jaworznie Centrum. Oprócz świętowania są kolejną okazją do wielu refleksji, wspomnień i pokazania, że w naszej gminie nie zatracono tradycji i uroczystość, tak jak i w przeszłości, będzie wzbudzać najgłębsze wzruszenia. Nasza tożsamość i korzenie przez stulecia, pomimo wielu dziejowych zawirowań i industrializacji, nie uległy zatraceniu, bo ludzie, którzy zamieszkiwali naszą ziemię od wieków oraz ci, którzy ją poznali później i się tutaj osiedlili, głęboko ją pokochali. Jest to ziemia bogata nie tylko pięknem przyrody, wiary i historii, ale i w kopaliny, jak węgiel, wapń, dolomit, piasek, a także tereny leśne. Jest także duży potencjał ziemi uprawnej, która jest podstawowym środkiem produkcji rolniczej. Stanowi co najmniej 30% powierzchni gminy. Pomimo, że w ostatnich latach stulecia swej odwiecznej charakter rolniczy zamieniono na rzecz przemysłowo-rolniczego, w świetle nowości każdego mieszkańca ten pierwotny obszar jest najistotniejszy, bo wielu rzeczy można sobie odmówić, ale bez chleba nie ma życia. Osiągnięcia przemysłu, mody się zmieniają i znikają. Jednak rolnictwo to nie tylko przeszłość, ale teraźniejszość i przyszłość w tej podstawowej istocie bez zmian. To nie paradoks, że wszystkie nieszczęścia, ludzkie tragedie, jak i dobrobyt na świecie, na przestrzeni dziejów, były zawsze związane z rolnictwem i urodzajem. Gdy zaczyna brakować żywności, rodzi się frustracja, choroby, wojny, ale gdy jej jest w nadmiarze, ludzie zatracają instynkt samozachowawczy, nie zawsze szanując to, co ziemia dała i ciężką pracą rolników. Z okazji tego święta należy również wskazać na wielką przemianę na przestrzeni dziejów, jaka przeszła praca rolnika. Rolnik, który przez wieki był przedmiotem, obecnie stał się podmiotem swojej pracy, decydującym o pozyskiwaniu darów ziemi. Należy podkreślić, że z rolnictwem zawsze łączył się etos pracy. Każde dożynki są okazją do wdzięczności, radości, poczucia dumy z efektów pracy i mądrego wysiłku nawet w sytuacjach trudnych. Tych sytuacji nie szczędzą im siły natury, jak susze, huragany, powodzie, mrozy i ostatnio wojny. Jest to również podziękowanie rolnikom za wielki trud gospodarczy, od efektu którego w dużej mierze zależy ilość i jakość owoców ziemi. Szanowni państwo, w imieniu Komitetu Dożynkowego i Rolników serdecznie dziękujemy za celebrowanie dzisiejszej mszy świętej i przekazane przesłanie wielebnym księżom jaworznickiej parafii. Dziękujemy również za pomoc w zorganizowaniu dożynek.
Urzędowi Miasta, Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu, darczyńcom wspierającym naszą działalność, Bankowi Spółdzielczemu w Jaworznie, Samopomocy Chłopskiej, Spółdzielni Spektra, członkiniom kół gospodyń wiejskich, zespołom śpiewaczy za wspaniałą oprawę tych dożynek, korowód i wieńce dożynkowe, które są symbolem plonów, działkowcom za piękną wystawę kwiatów i warzyw, hodowcom drobnego inwentarza, pszczelarzom, gołębiarzom i strażakom. Drodzy Państwo, kończąc to przemówienie, życzę przyjemnego spędzenia czasu i zabawy z okazji dożynek. Dziękuję. Uroczyste wręczenie chleba dożynkowego oraz wieńca dożynkowego. Chleb wypieczony z tegorocznego zboża zostanie symbolicznie przekazany przez starostów na ręce pana prezydenta, a następnie pokrojony i przekazany wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Wieniec dożynkowy został wykonany i również zostanie przekazany przez zespół śpiewaczy Jelenianki. Szanowny panie prezydencie, zapraszam na scenę. Będący owocem, wytworem tegorocznych zbiorów, przyjmuję z wdzięcznością i obiecuję dzielić sprawiedliwie. Bardzo serdecznie zapraszam do rozdania chleba. Pogoda spłatała fibrę strasznie. Ale myślę, że to już będzie szanowne. Dajcie wszystkim ujęcie, że on rozdaje. Jak nakarmią ludzi. Co zrobiliście sprytnie? Państwo chodzili gospodarze, tak? Idę tutaj do Państwa. Państwu. Ale ochrona prezydenta powinna się spadać. Ja pomogę. No nie wiem, że pani chwyci tak wszystkich. Tak? A jaki macie rok na działkach? Dobry czy zły? My mamy zawsze dobre. Mi się też wydaje, że jest rok dobry. Trochę było sucho, ale daliśmy na to. A to jeszcze ja pracuję. Thank you.
ORON Wydobycie. Dziękuję Państwu również za udział w tej części uroczystości. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia stoisk przygotowanych przez rolników oraz ogrody działkowe, koło pszczelarzy, koło łowieckie Kozioł oraz Jaworzyńskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Pocztowych. Zapraszam również Państwa na wystawę maszyn i sprzętu rolniczego przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na wystawach, które zostały przygotowane przez koła oraz stowarzyszenia, możecie Państwo podziwiać rękodzieło artystyczne, haft regionalny oraz płot rolny. Chciałabym również poinformować, że jednocześnie prowadzony jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jury w składzie pani Dominika Stańczak, przedstawiciel rolników, pan Dawid Domagalski, radny Rady Miejskiej, pani Katarzyna Florek, naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu, pani Paulina Biało, pracownik Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz pan Jakub Chrząszcz, kierownik referatu rolnictwa i leśnictwa Urzędu Miejskiego, dokonają oceny wieńców oraz wyniki tych prac tej komisji. Rozstrzygnięcie nastąpi w drugiej części uroczystości. Ja bardzo serdecznie dziękuję, przepraszam za problemy techniczne, niezależne zupełnie od nas, a ceremoniał dożynkowy to pełna część artystyczna, którą poprowadzi dla Państwa pani Anna Jachimczyk. Zapraszam panią Anię na scenę. Się wyzbyć wszelkich burz. Spójrz
patrzysz na świat, ile w sobie radości ma. A każdy dzień rozpełniony twój sen. Nie bądź już sam, pukaj do otwartych serca bram, a przekonasz się ten, że nie będzie wcale ci źle. Żyj wesoło, a zobaczysz, że wszystko będzie miało głębszy sens. Troski znikną, bo ty nie dasz się im, odwolisz się stąd i ulecą jak ty. Nawet odwrajmy się zawsze śmiej, kiedy trzeba swoje racje też mieć. To do szczęścia droga jest też już dusz, weź się wyzbyć przed nim kurz. Żyj wesoło, a zobaczysz, że wszystko będzie miało głębszy sens. Rozkwitną moki nie da się im, odwolisz się stąd i ulecą jak dym. Nawet dobrze, gdy się zawsze śmiej, kiedy trzeba swoje racje też mieć. Bo do szczęścia droga jest też już dusz.
Bawią się, bo
Hey!
Yeah.
Stas Branowic.
żoną rybla była. Thank you.
chłopcy od Bronowic, my lubimy kawę i nie tylko. My są chłopcy od Bronowic, my lubimy kawę i panny pieścić i całować, i się obiecywać. My są chłopcy od Bronowic, my lubimy kawę. Mówiła mamcia Zosi, by zważała na swój los. Raz mówiła mamcia Zosi, by zważała na swój los. Żeby chłopców nie wpuszczała i kochać się nie dawała, bo chłopcy od Bronowic, oni tylko tego chcą. Pytaj swojej mamy, czy zważała na swój los. Zosiu, spytaj swojej mamy, czy zważała na swój los. Dobrze mówić, upominać o swych błędach, zapominać. Zosiu, spytaj swojej mamy, czy zważała na swój los. Chłopcy od Bronowic, my lubimy kawę i co lubimy? My są chłopcy od Bronowic, my lubimy kawę też. Panny pieścić i całować, i żenić się obiecywać. My są chłopcy od Bronowic, my lubimy kawę. Proszę Państwa, nie bylibyśmy. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Jak zobaczyła, prędko pokochała, prędko pokochała. A w dowód miłości swego opasała. A w dowód miłości swego opasała. Po polsku patrzysz, mówić nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś, Wisła apostolski, Wisła apostolski. A przy tym miłować drugi naród polski. Ma ten urok sobie, ma ten
urok sobie. Kto go raz pokocha, nie zapomnę w grobie.